Sprinterzy.com jest z nami dzisiejsza zwyciężczyni w biegu na 400 metrów, Natalia Kaczmarek, czas 55:48. No i opowiedz nam o finale. No, w sumie finał był, cały czas miałam pod kontrolą, nie był za szybki. W sumie na to liczyłam, bo trochę mam problemy ze stopą, miałam problemy z plecami, także nie nastawiałam się na jakieś szybkie bieganie. Od początku kontrolowałam bieg i w sumie to było bardziej taktyczne bieganie niż jakieś bieganie na czas, bo życiówki, no jak widać, nie zrobiłam. Nie było, więc to jest twój ostatni start? Jeszcze prawdopodobnie będę startować za tydzień na mistrzostwach seniorów, ale tylko w sztafecie. Powiedz nam, 400 metrów wybrało ciebie, czy ty wybrałeś 400 metrów? Jak to się zaczęło? Trochę po części tak, trochę tak, bo na początku miałam robić wielobój i w sumie chciałam robić ten wielobój, ale no niestety trochę miałam problem tam ze wzwyżem, głowa nie taka do tego i jednak do 400. Jestem trochę za wolna na 100 i 200, także. Jesteś bardziej typem szybkościowym czy wytrzymałościowym? Czemu poświęcasz więcej uwagi? No właśnie, sama nie wiem, bo jestem dosyć szybka, ale to zależy. Teraz, jak mówię, miałam trochę problemy ze stopą i z plecami, to trochę mnie ograniczyło szybkościowo, robiłam więcej wytrzymałości, ale myślę, że też z szybkością nie jest źle. Okej, mamy tutaj duży harmider, powiedz nam na koniec o celach na sezon letni. No na sezon letni to na pewno chciałam zrobić życiówkę, to wiadomo, i chciałam zrobić minimum do Grossetto na Mistrzostwa Europy. No myślę, że powinnam dać radę, ale tam chciałam już powalczyć o wysokie miejsca, wiadomo, i indywidualnie, i ze sztafetą. Szykują się jakieś korekty, poprawki w treningu? Na pewno chciałam ciągle technicznie się poprawiać, bo jest trochę błędów, biegam trochę na piętach, nisko, ale jest coraz lepiej i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Okej, życzymy wszystkiego najlepszego. Dzięki.